Witajcie, z tej strony kanał OpiRoadStars i teraz na kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj przedstawię wam najgorszą postać z każdej rzadkości w Roadstars. Dokładnie parę dni temu powstał film, gdzie przedstawiłem wam najlepszą postać z każdej rzadkości. A dzisiaj przedstawię wam właśnie najgorszą. Dzisiaj będzie bardzo ciekawie, będzie trochę kontrowersyjnie, ale myślę, że wam się to zestawienie spodoba, dlatego warto obejrzeć film do końca. Ostatnia rzadkość może być najbardziej wzburzająca kontrowersję, ale nie wiem, zobaczymy, czy się będziecie ze mną zgadzać, czy nie. Pod koniec odcinka oczywiście możecie napisać swoją listę według was, jaka postać jest najgorsza z każdej rzadkości. Myślę, że będzie fajnie, więc dobra, zaczynamy od razu z pierwszą rzadkością. I pierwsza rzadkość, no to są to oczywiście zadymiarzy rzadcy. I tutaj, no, nie ma aż tak wiele wyboru jak przy innych rzadkościach, ponieważ w dzisiejszych czasach o wiele więcej jest na przykład epickich albo mitycznych zadymiarzy, ale jeśli chodzi o rzadkich, ja osobiście wybrałem tutaj Poco. Wiem, że mogą być osoby, które się ze mną nie zgodzą, ale tak szczerze mówiąc, Poco z tych wszystkich postaci, które tutaj mamy w tej rzadkości, jest najgorszą postacią. Nie mówię, że jest to słaba postać oczywiście, tylko mówię, że jest najgorszy z rzadkości postaci rzadkich, więc no to jest bardzo ważny punkt, żeby się nie myśleli, że każda postać przedstawiona w tym zestawieniu jest słaba. Nie, po prostu jest to najgorsza postać z danej rzadkości i to według mnie też zaznaczam. Ogólnie zastanawiałem się też nad Barleyem, ale koniec końców zdecydowałem na Poco. Wiem, że Poco można grać, przecież wiadomo, że na trójkach, no to wiadomo, że się przyda jakiś healer, który wam po prostu będzie leczył teammate'ów, ale jak gracie Poco samemu na solo showdown, no to wiadomo, że nic nie ugracie, dlatego no postanowiłem, że Poco sam w sobie nie jest dobrym zadymiarzem. On może się przydać, ale no, pomagając innym postaciom. Wiadomo, że sam nikogo raczej nie będzie eliminował. Dobra, myślę, że możemy przejść już do kolejnej rzadkości i teraz do postaci bardzo rzadkich. Tutaj wybrałem Jackie. Według mnie Jackie jest rzeczywiście najgorszą postacią ze wszystkich bardzo rzadkich postaci i myślę, że tutaj dużo osób się akurat ze mną zgodzi. Wiem, przy tamtych postaciach tutaj, przy Barleyu i przy tym Poco możecie się ze mną nie zgodzić, ale z Jackie myślę, że każdy z was się ze mną zgodzi, że Jackie jest słabym zadymiarzem i tutaj zaznaczam, że nie dość, że ta postać jest najgorsza z postaci bardzo rzadkich, to jeszcze ogólnie jest to słaba postać, trzeba to zaznaczyć. No Jackie dostała mega dużo nerfów i no ta postać tak w zasadzie została zabita. Jackie już nie jest grywalna za bardzo. Każda inna postać jest w stanie wyeliminować Jackie. Może nawet Poco jest w stanie, tak szczerze mówiąc, wyeliminować Jackie, więc to naprawdę jest bardzo ciekawa rzecz. Myślę, że większość z was się tutaj ze mną zgodzi, że Jackie jest słaba, więc myślę, że możemy od razu przejść do kolejnej rzadkości i są to teraz postacie epickie. Tutaj ja osobiście wybrałem postać, która no myślę, że większość z was też by ją wybrała. Jest to, moi drodzy, Hank. Hank no jest słabą postacią, nie oszukujmy się. Postać była dobra jak wyszła, ale wiadomo, że dostała mnóstwo nerfów, no i przez to po prostu Hank nie jest już grywalny. Wiadomo, że jesteście w stanie ugrać jakąś szczęśliwą sytuację, no ale tylko jeśli macie szczęście, tylko jeśli macie akurat naładowany atak, jeśli akurat ktoś się znajdzie w tym obszarze, no to wtedy możecie mieć szczęście i możecie kogoś dokończyć, ponieważ no nikogo, kto ma z 10 000 HP, nie wyeliminujecie Hankiem. Tutaj, tak jak widziałem go na 11 mocy, jeśli się nie mylę, tutaj w tej arenie, no i no, zadaje 4200 HP, wiadomo, wydaje się to dużo, ale jak chcesz wyeliminować kogoś, jak musisz czekać tyle sekund na załadowanie jednego ataku, to jest po prostu niewiarygodne dla mnie i dlatego sądzę, że Hank aktualnie jest najgorszą epicką postacią, jaka jest. Wiadomo, że dużo osób może się ze mną zgodzić, pewnie większość z was się ze mną zgadza, ale możecie napisać w komentarzu, jeśli akurat tak nie jest, ponieważ z innych epickich zadymiarzy ciężko by było mi wybrać kogoś, kto jest słaby. Aktualnie epiccy zadymiarze są naprawdę całkiem dobrzy. Może ja osobiście wybrałbym tutaj Asha jako taka gorsza postać z epickich zadymiarzy, no ale wiadomo, że chyba każdy ze mną się zgodzi, że
tutaj ten Hank jest jedną z najgorszych epickich postaci, jest jednym z najgorszych epickich zadymiarzy. Myślę, że tutaj większość z was się ze mną zgodzi. No i myślę, że możemy przejść już do kolejnej rzadkości, a tym razem jest to rzadkość mityczna. Tutaj no, jest sporo dobrych postaci, ale tutaj są już takie postacie, którymi naprawdę musisz umieć grać, ponieważ jak nie ogarniasz tych postaci w rzadkości mitycznych, no to jesteś po prostu słaby. No taka jest moja szczera opinia z tego powodu, że mityki są trudne do grania, nie są to najłatwiejsze postacie do ogarnięcia. No i pewnie się pytacie, jakiego zadymiarza ja tutaj wybrałem. Ja osobiście wybrałem Doga. Dog aktualnie został no, znerfowany, tak jak każdy inny zadymiarz na tej liście. No i nie jest już kompletnie grywalny. To jest moja opinia przynajmniej, jeśli chodzi o tego zadymiarza. Wiadomo, że można było się tutaj kłócić. Ja osobiście zastanawiałem się tutaj również nad Willow, ponieważ Willow również nie jest najlepszym zadymiarzem. W sensie, no jeśli umiecie ją grać, to możecie nawet coś fajnego ugrać, ale dużo jest aktualnie zadymiarzy, które może Willow bardzo łatwo wyeliminować. No i przez to po prostu Willow jest też jednym z gorszych zadymiarzy, ale jak miałbym wybierać pomiędzy Willow a pomiędzy Dogiem, no to ja osobiście wybrałbym, że Dog jest najgorszym zadymiarzem z rzadkości mitycznej. Po prostu nie jest w stanie zadawać obrażeń na daleko, co w dzisiejszych czasach jest naprawdę bardzo słabe, ponieważ postacie, które zadają na daleko w dzisiejszych czasach zadają ogrom HP i spokojnie są w stanie sobie poradzić z takim oto tutaj Dogiem. Myślę, że dużo osób się ze mną zgodzi przy tym zadymiarzu. No i dobra, przejdźmy teraz do ostatniego zadymiarza i tutaj może być rzeczywiście najbardziej kontrowersyjnie w tym całym odcinku, ponieważ jest to w miarę nowa postać. Chyba jest to najnowsza, legendarna postać, jeśli się nie mylę, ale no nie wiem. Moi drodzy, chodzi mi tutaj oczywiście o Kita. Według mnie Kit jest aktualnie najgorszym, legendarnym zadymiarzem. Jeśli bym to powiedział 2 miesiące temu, to każdy by mnie zjechał w komentarzach. Nie wiem, jak to będzie teraz, może również tak będzie. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, może tak, może nie. Ale ogólnie, jeśli chodzi o Kita, Kit aktualnie jest naprawdę słabym zadymiarzem. Dostał tyle nerfów. No jest to w sumie smutne, że ta postać była jedną z najlepszych postaci w historii. Jeszcze parę miesięcy temu, w sumie nawet i parę tygodni temu, już tutaj nie mówię o miesiącach, ponieważ ta postać jest w miarę świeża, więc to jest naprawdę smutne, że Kit został tak bardzo znerfowany, że po prostu nie da się nim grać. Wiem, że dużo osób może się ze mną nie zgodzić, ale podsumowując wszystkich legendarnych zadymiarzy, no to nie ma innych postaci, które są słabe, a wydaje mi się, że Kit no, nie jest najlepszą postacią. Tutaj, no, jak widać, zadawanie obrażeń nie jest w najlepszym tempie oczywiście. Zadaje 2 koła HP, a zaznaczam, że w dzisiejszych czasach zadymiarze o wiele więcej zadają. No i ten ult już nie jest w ogóle mocny, więc Kit aktualnie jest słabą postacią. No i wiadomo, że nic nie zrobi na postacie na daleko, ponieważ w dzisiejszych czasach postacie na daleko, już w sumie każda praktycznie postać na daleko jest w stanie uciec od takiego Kita, który mógłby skoczyć na jakąś postać. Więc dlatego sądzę, że Kit aktualnie jest bezbronny i aktualnie jest to najgorsza, legendarna postać. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się film podobał. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Elo!